Hej, siemeczko ludzka, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z ARK Survival Evolved na mapie Genesis. A więc tak, moi drodzy, porobiłem trochę misyjek, żeby natrzaskać nam tutaj engramów trochę. Mam ich prawie 50 tysięcy. Itemków trochę też natrzaskałem. Niestety nie dostałem tego, czego bym chciał, czyli lepszej kuszy, ale dostałem za to lepszy łuk, Ascendant Compound Bow. Także nie jest źle, nie jest źle. I dostałem też snajpereczkę, gdzieś tutaj ją chyba mam. A i jeszcze dostałem ten, w sumie harpun, z tych lepszych, ciekawszych rzeczy. No bo zbroje, no to mamy tutaj od groma, jak widzicie, tu mam nawet klatę 860 armorki. O, tu mam nawet lepszą jedną. No, także jak widzicie, to tutaj armorek nam nie brakuje, aczkolwiek głównie klaty nam lecą. I dużo karabinów. Część już karabinów powyrzucałem. Powyrzucam resztę tych karabinów. Niestety nie jestem w stanie ich grindować, czego bardzo żałuję. W sumie to nie wiem, po co ja tutaj zostawiłem sobie te pozostałe. A te dwa sobie zostawię. Dobra. Także ja sobie posegreguję tutaj te rzeczory. Tekowych hełmów to zobaczcie, ile tutaj mam. Nawet 1300 prawie armorki ma jeden. Niestety nie mogę ich używać, moi drodzy, bo no nie walczyłem z bossem, prawie spadłem, brawo ja. Nie walczyłem jeszcze z bossem i nie chcę sobie ich odblokowywać, tych engramów, poprzez komendę, bo być może jest tak, że te engramy odblokuję sobie po prostu przez walkę z bossem, którą będziemy tutaj robić na tej mapie. Tylko nie jestem pewien, czy akurat walka na tej mapie z tym bossem odblokuje mi wszystkie engramy tekowe. Wydaje mi się, że nie i że musiałbym wtedy lecieć na pozostałe mapki, walczyć z pozostałymi bossami. Jest to dosyć fajna opcja, ale nie jestem pewien, czy będziemy to robić. Także być może skończy się na tym, że odblokuję część engramów, tych, których po prostu nie jestem w stanie odblokować na tej mapce. I na pewno będę chciał sobie odblokować takie coś jak engramy na... Czekajcie, już wam pokazuję. Na element, na pewno. Na element i na takie inne rzeczy, które nie są dostępne na tej mapce. Także widzicie, tutaj jest element shardy i element jest dostępny tylko na Extinction. No nie będę się przenosił specjalnie na Extinction, tylko na chwilę, żeby odblokować ten engram. Także po prostu użyję sobie komendy do tego, żeby to odblokować. Tak samo jak platformy kamienne, metalowe, klifowe, które będę potrzebował do budowy na tamtych wyspach. Też sobie odblokuję, bo one są niestety na Scorch Earth tylko. Także no nie będę latał po tych mapkach i odblokował tego specjalnie. Użyję sobie po prostu do tego komendy. A tymczasem sprawdźmy sobie, jak tam tutaj nasze jajeczko, które przed chwilą zebrałem. Czy ono się mi tutaj wykluje? Bo robię ogólnie testy, cały czas grzebię z ustawieniami. Dobra, wykluwa się, ale 12 minut to potrwa. Także trochę za długo, zdecydowanie dla mnie za długo, bo nie chcę, żeby to tyle trwało na singlu. Będę grzebał. Cholera, przez chwilę mogło być za głośno przed na mikrofonie. Dobra, dajcie mi chwilkę, ja sobie uporządkuję te wszystkie rzeczory, wyrzucę to, co niepotrzebne, to, co potrzebne sobie schowam do szafy i zaraz lecimy z odcineczkiem. No okej, okay, porobiłem porządeczki w itemach. Możemy się brać za przygotowywanie do Rexa. Moi drodzy, tak jest, dzisiaj oswoimy X-Rexa. Mam nadzieję, że pójdzie nam to lepiej niż na ostatnim live'ie. W końcu mamy teraz snajpereczkę i łuk lepszy, także mam nadzieję, że nam to pójdzie dużo lepiej. Ogólnie ten element tu mógłbym sobie gdzieś schować, a nie łazić z nim. Schowajmy ten elemencik. Niepotrzebny nam tutaj jest. Snajperka. Snajperka może tutaj lecieć w zamian za kuszę. I w sumie będziemy używać tych strzałów usypiających przy łuku kompozytowym. Nie wiem, czy to będzie dobre combo. Nie wiem, czy to będzie działać tak jak powinno działać. Zobaczymy, czy będzie dostawać więcej torporu. Ogólnie tak, brakuje mi jeszcze spodni. Spodnie sobie dokraftowałem. Już powinny być gdzieś tutaj są. Robi mi się tutaj gunpowder. Zrobimy sobie więcej dartów, to znaczy zrobimy sobie jakiekolwiek darty, bo nie mam żadnych. W sumie narkotyki wyjąłem całe ze Smith i wrzućmy troszkę tego. Nie armor, tylko weapon, ammo. Zróbmy najpierw w ten sposób. Metalu będzie mi brakować, o cholera jasna.
Tego to ja nie przewidziałem, ale na szczęście mam tutaj troszkę jeszcze. Muszę pozbierać troszkę tego metalu, żeby mi się więcej tu przetopiło. Okej. Dorzućmy narkotyku, bo widzę, że to będzie potrzebne. Tu powinienem mieć gdzieś jeszcze narkotyk. Mam nadzieję, że gdzieś tu jest. Jest. Elegancko. A jak nie, to możemy dokraftować. Przecież mamy tutaj... Mamy tutaj trajków pod dostatkiem, a właśnie, a propos trajka, zobaczmy jak tutaj to jajeczko. Minuta jeszcze ponad. Spoczko, zaraz nam się wykluje i zobaczymy jak tu będą czasy imprintingu i takie tam. O, muszę znaleźć gdzieś tutaj taki złoty środeczek tego, jakbym chciał to mieć. Okej, weapon ammo, czy mogę jeszcze dokraftować? Nie, bo brakuje mi tych nabojów. Okej. Czemu tylko 10, aha, bo gunpowderu za mało. Gunpowderu, coś tam jeszcze tutaj mamy. Nie mamy już więcej węgla, niestety nie przepala się nie, poza tym, gdy ja, gdy mnie nie ma w grze, no to się nie przepala niestety. Muszę pamiętać o tym, żeby wrzucać cały czas drewno do piecyków, aby się przepalało. Jeszcze dokraftujemy tutaj parę sztuk. Czegoś mi braknie. Narkotyku by mi brakło? Oczywiście. Dobra, ile będziemy mieć tych strzałek? 50 parę. Ogólnie na X-Rexy trzeba liczyć na ogólnie na zwierzęta X. Trzeba liczyć dużo więcej tych strzałek, dużo więcej dartów. Ze względu na to, że mają one zwiększoną odporność. Wykluł się trajk. Wykluł się trajk. Uuu, bliźniaczki! No siema. Imprint, okej. Okay. I chodź ty tutaj też, jakie wy jesteście nieporęczne. Na pewno macie mutację kolorków. A, więcej mutacji nie mają, nie? Ogólnie muszę poczytać troszkę o tych mutacjach, jak to tam dalej wygląda. 4 minutki, nie jest to dużo. Zobaczymy, ile imprintingu dostaniecie. Za jedną zabawę, dobra. Disable Wandering. Disable Wandering. Dwie samice się wykluły? Nie, samiec i samica. Ale levele mają jakieś mizerne. Boże, ile ty jajek tu zniosłaś. Okej, zostańcie tutaj. Zostańcie tutaj, za chwilkę wam dam jakieś żarcie. W sumie żarcie mam tutaj. Zbierałem, kosiłem tą trawę, bo tutaj do cholery. Nic nie widać przez tą wysoką trawę. Aż strasznie szybko odrasta. Jak tam wasze staty w ogóle? Macie 1400 wagi, 2400 HP. A ty? No staty macie takie same. Bliźniaki chyba mają takie same ogólnie staty cały czas. Nie jestem pewien nawet jak się wyklują. Okej. Okay. Tu niech się przepala to wszystko. Dobra, niech no ja sobie wpiszę do Dodexa te wszystkie statystyki tych moich broni. Ile mam tą snajperkę? 186. Snajpereczka 186. Gdzie ty jesteś snajpera? Jest tutaj. 186. 38 dartów na zwykłego 150 kereksa. Łuk kompozytowy. Łuk kompozytowy mamy 284. 284. 109 strzał. No to zdecydowanie lepiej z dartów. Tylko, że X-Rexy mają tą zwiększoną odporność, o której już mówiłem wcześniej. Weźmy sobie troszkę mięska. I trzeba tych dartów liczyć, tak myślę, że spokojnie podwójnie. Myślę, że spokojnie podwójnie. Mamy 38, mamy 70, także 38... Potrzebuję zwykły Rex, mamy 70 tych, także będzie na styk. Nie mamy już niestety gunpowderu, nie dokraftuję już nic więcej, także będziemy musieli użyć jeszcze do tego zwykłych strzał. Także myślę, że to nam w zupełności powinno wystarczyć. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo jak nie, no to się załamie. I ogólnie zastanawiam się, czy się nie
pobawić w jakąś pułapkę na tego Rexa. Tak chyba będzie najrozsądniej. Także skraftujemy sobie jeszcze pułapeczkę. Gdzieś tu powinienem mieć kamlota sporo. O, nawet flintu mam sporo. Flintu muszę też troszkę wziąć ze sobą. Okej. Bramę jakąś trzeba skraftować. Mam odblokowane? Chyba nie odblokowywałem bram. I przydałaby się jeszcze pułapeczka. Okej. Nie pamiętam, moi drodzy, gdzie to było teraz. Struktury? Defenses, to będzie tutaj. Zróbmy sobie dwie pułapeczki na wszelki wypadek. Ej, ogólnie jeszcze nawet dzidę zieloną mi się udało wyhaczyć z którejś misyjki. Także dzisiaj nie będziemy już robić misji na odcinku. Zrobimy sobie kiedy indziej. Bo troszkę przygotowań jest do oswajania tego Rexa, także stwierdzam, że lepiej na razie nie róbmy sobie nic więcej. Ogólnie fajnie by było, jakbym sobie użył komendy jakiejś na 4% tylko imprintingu. No nie wiem jak... Nie wiem jak ustawić imprinting, żeby był 100% za pierwszym strzałem. Nie wiem, o co w tym chodzi. Nie potrafię ustawić tej opcji. I ogólnie one bardzo wolno teraz dorastają, o 4% tylko, no to jest bardzo wolno, muszę pogrzebać przy tych opcjach. Okej. Dostałeś imprinting. Pasuje robota, 4 minutki na kolejny imprinting. No niby w ten sposób jestem w stanie osiągnąć te 100%, ale... No niestety jest przy tym dużo roboty, a wolałbym tego uniknąć. Dwa jajka do trajka, tak wiem, jestem spragniony, zaraz to ogarniemy. Okej. Chyba więcej narkotyku nie będę potrzebował, co? Chociaż weźmiemy na wszelki wypadek, bo ostatnio nam brakło i była dupa. Dobra, myślę, że możemy zasuwać na naszym drugim Bloodstalkerze na biom lawowy, wulkaniczny. Tylko najpierw się napijmy. Ogólnie przydałaby nam się jakaś menażka w sumie, nie pomyślałem o tym. A, w sumie mieliśmy jeszcze użyć tej loot crate'a kupić, zapomniałem. Wiecie co, zrobimy to teraz. Okej. Say hello. Prawie 49 koła. Kupimy tego najdroższego znowu. Jak dostaniemy kupę, to kupimy później te tańsze. Serio, takie rzeczy. No grinder się spoko przyda, bo on kosztuje około 2500 metalu, to jest spoko. Piwko się nie psuje, myślałem, że ono się psuje. Dunkel Osteus się odwoł spoko, bo Dunkel Osteusa być może będziemy oswajać, no ale to też jest dobry item. Okej. Co my tu mamy, to jest na, myślę, że na tego, na giga, a to jest na megaterium, też spoko się odwoł, bo nam się przyda. No Smithy to w ogóle nie wiem, po co, dlaczego w ogóle. Okej, nie, no rzeczy nie były złe rzeczory. Myślę, że będziemy mogli kupować tego loot crate'a częściej. Tylko problem jest jedynie z tym i wyłącznie z tymi heksami, nie? Jednak troszkę ich trzeba.
Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakiegoś fajnego reksiora. Wrócę do was, jak tylko znajdę i sobie oswoimy go. Okej, okay, moi drodzy, znalazłem pacjenta, nawet w sumie chyba nie wiem czy dwóch. Bo jest samiec na 140 i samica na 135. To jest samica, a samiec chyba to jesteś ty. Ogólnie gdzieś tu jeszcze jeden chyba na 15 chodził. Także chciałbym go najpierw zabić. Albo już zginął. Bo ten samiec chodził w okolicy 25, którą zabiłem. A tamta samica obok 15, której najwidoczniej zginął. Tylko problem jest z tym, że one mi się teraz połączyły. Muszę chwilkę poczekać, aż one się oddzielą. Ogólnie chyba poziom zwiększałem, bo liczyłem na to, że zwiększając poziom, zwiększę maksymalny poziom dinozaurów. Aczkolwiek niestety mi się to nie udało i prawdopodobnie zwiększyłem tylko poziom trudności gry, bo reksy biją tak mocno, że mój pajączek ledwo przeżył przed chwilą walkę z jednym z nich. Także no i ogólnie nowe bugi są w grze, nie widać sieci pająka jak się przyciągam. O, widzicie? Nie ma sieci pająka, w ogóle nic. Poczekajcie, pokażę wam na tym drzewie. Jak no się obrócę, a nie mogę się złapać tego drzewa. No ale złapię się tu i sieci w ogóle nie widać. A jest naciągnięta. I uderzyłem w coś. Dobra. Widzę, że one nie chcą się rozejść. Jeszcze kurde pułapkę postawiłem w tą stronę, a one się już przetransportowały troszkę w tamtą. Mam nadzieję, że ogólnie uda mi się złapać go w tą pułapeczkę, bo nie chciałbym się dokraftowywać kolejnych. No i teraz jesteście made boosted, to już w ogóle teraz będziecie damage zadawać i damage resistance mieć taki, że no nie dam rady na 100% zabić jednej. Także fajnie by było, jakbym mógł odciągnąć jednego z was. 135, kto jest ten z tyłu, 140. No teraz to już mi się w ogóle pomieszały. Jest szansa, że tego odciągnę, chodź tutaj do mnie. No chodź, chodź, chodź. A już agro złapały. To już jest dupa. Nie trafiłem go. Pali się, wow. No, dostałeś, chodź. Tylko nie wiem, czy to jest dobry akurat. Nie, to jest samica. No, być może oswoimy sobie najpierw samicę. Zobaczymy. Tylko jak na razie to ona nie zwraca na mnie uwagi, cholera jasna. Jak was tu rozdzielić? Już się powoli w sumie rozdzielacie. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Tylko kim ty jesteś? Sam jest, no to nawet lepiej. Wyższy level o swoim, chodź. Ugryź mnie, chociaż raz. 333 damage'u. No sorry, ale nie. Nie za bardzo się pisze na te zabawy z tobą. Okej. Chodź tutaj do mnie. Zjesz sobie prawdopodobnie tego parazaura, bo się zdenerwujesz na niego. Oczywiście. Sobie go zjedz. Pomogę ci nawet, przyciągając go. O! Teraz to jest lipa dopiero. Wpadłem w gaz, to potrafi zabić. No właśnie, połowę HP mi ściągło. Dobra. Chodź tutaj do mnie. I teraz, no nie, nie tak. A ja na tym pająku ciężko się czasami steruję. Żebym ja tu zaraz nie zginął, ej. What? A Jezu, dobra, zaraz do was wracam. Okej, okay, dobiegam do mojego trupa. Tylko coś mnie co chwilę tu blokuje. Cholera jasna, jaki ten biom jest czasami irytujący. Okej, okay, mój Bloodstalker dostaje damage. No, wsiadaj na niego. Teraz nie wchodź mi w pułapkę, teraz nie wchodź w pułapkę, teraz nie.
No i wszedł w pułapkę, kurwa. Dobra, udało się, jaka akcja w ogóle chora. Ale on jest śliczny do cholery jasnej, jakie on ma barwy. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało odwalić, od Janie Pawlić. Ale się udało. Wyrzućmy sobie skiny. Mnie denerwują tutaj. Bang, bang. Załóżmy sobie zbrojkę może. Taką pokompletowaną z różnych tych innych rzeczy. 6000 durability ma ta tarcza, wow. Taka by mi się przydała na PvP. No dobra, to co? Zaczynamy zabawę z tobą, panie. Tylko wezmę sobie może... Schowam czapkę, bo nie lubię tej... czapeczki... kopalnianej, że tak powiem. Chwilę przerwy jednak muszę zrobić po naładowaniu, bo wtedy jeszcze torpor rośnie. A po co ma się marnować torpor? Dobra, 14 tysięcy znowu torpora do wrzucenia. Ostatnio było to samo chyba. Także ja do was wrócę, jak ten pacjent będzie już prawie uśpiony. Zobaczmy sobie jeszcze na jego statystyki. 6 tysięcy, 160 HP, damage 205. Waga 1140, no to oczywiście statystyki po części są zboostowane, także na pewno waga. Także nie zwracajcie na to za bardzo uwagi. Dobra, ja do was zaraz wracam. Idzie nawet w miarę, bo parę strzałek wystrzeliłem, już ma 2000, także myślę, że długo to nie potrwa. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy by to... Wow, ja myślałem, że to jest meteoryt. Z... O cholera. Znowu gaz, uduszę się tu. Spierdzielam. Nie wiem, czy wy to widzieliście, chociaż pewnie będziecie widzieć. Magmazaur wypieprzył mi tutaj. Wow, ja sobie na spokojnie oswajam. Teraz pytanie, jak mi się ten Rex oswoi. Jeszcze bym zginął od tego gazu. Czemu ten magmazaur się nie rusza? Na jaką odległość ty możesz skanować? Dajcie mi tutaj tego gościa, ja sobie go zjem. A, on był zablokowany o niego. Dobra, wyleczyłem się troszkę na nim. Magmazaur sobie idzie dalej, okej. Ej, on zniszczył mi bramę? Zniszczył mi bramę do tego Rexa. O, oh, what the fuck, nie mam kamienia, nie mam nic. Dobra, ale akcja była. Jest Camlot. Kurde, jakiś Rex kolejny się tu przypałętał. To jest ten 140, 135 samica. Drewno. Uratuję cię, żuczku. Dwie mam, a jemu tam zostały te bramy, dwie. Czekajcie, mogę jeszcze jedną skraftować? Czego mi brakuje? Stone'a. Dajcie mi jakiegoś kamlota tutaj do zniszczenia. Póki jest zagrowany ten Rexio na tej bramie. Niech sobie będzie zagrowany. O, what the fuck. Co tu się dzieje w ogóle? Pająk był przyciągnięty. Przez to ja nie widziałem tych... Przez to, że nie widziałem tych nici, prawie bym to zrypał. Dobra. Niech no się teraz rozejrzę za tym magmazaurem. On sobie tam jest.
Niech sobie tam będzie. Mam nadzieję, że się nie wtrąci tutaj. Jak to dalej wygląda? Jak ty tutaj wyglądasz, gościu? HP ci się już prawie odnowiło. 4600 staminy. Tylko nie chciałbym, żeby ta panienka się tutaj przypamiętała, ale ona ma fajny kolor na karczychu. No i już się przypamiętała chyba. Ta już nadciąga. Dobra, muszę ją odciągnąć. Chodź tutaj, laseczka. Ale ona ma fajny ten podbrzusze tu, że tak powiem. Nie wiem, jak nazwać ten region, no ale wiecie, o co chodzi, pod gębą. Taki jasny, niebieski. Zdecydowanie potrzebujesz, pająk, więcej HP. Ja chyba sobie ten level trudności troszkę zmniejszę, bo Rex, który bije po 400 prawie, no nie, przeginka troszkę. Tu są owady na wulkanicznym biomie. Nawet nie wiedziałem. Dobra, odagrowałaś się. Już tam sobie znalazłeś nowego wielbiciela. To ja sobie lecę do twojego partnera, który już się odagrował od mojej bramy. Ale zaraz się zagruje ponownie. Okej, pacjent śpi. Wyszczelmy tą ostatnią strzałę. Musiałem dokończyć z łuku, niestety nie starczyło. Do 10 tysięcy torpora jakoś mi wystarczyło. Wystarczyło mi tego dartów, a dalej musiałem już się wspomóc łukiem, moi drodzy. Także dartów zeszło dosyć sporo. Niech no ja sobie spojrzę na mięsko. Najlepiej żeberka by było, ale niestety żeberek nie mamy. Musiałbym się teleportować na biom zimowy, aczkolwiek nie będę ryzykował ze względu na ostatnią akcję na live'ie, chyba ostatnim, jak nam zniknął jeden Rexio po teleporcie, także nie będę ryzykował, zabiję po prostu tutaj coś, co da mi Prima. Być może będzie to troszkę niebezpieczne. Alozaury chyba dają Prima, no tu jest ta Rexiora, którą będziemy oswajać prawdopodobnie do pary, jeżeli nie znajdziemy innej, także jej nie zabijamy. Z tego może dać nam Prima. A tam co tam jest? Ej, tam jest jakiś inny Rexio jeszcze. No, podskoczmy, bo nie widzę tego Rexa. To jest samica 135, a ty? To mi się pomyliły Rexy? Też jesteś samica? A to jest ten 15. Dobra, to idziemy ciebie zabić, pacjent. Dobra, 20 Prima niekoniecznie może nam to wystarczyć na tego Rexiora, ale na pewno nam wspomoże. Tak, przydałoby się jeszcze odblokować sól, która też jest na Scorch Earth, niestety. Szybciej będzie chyba, jak wpiszę. Tylko czekajcie, wrzucę mu jeszcze to mięsko, żeby mi tu z głodu nie spadł mu timing. Okej, poszło razem z innymi rzeczami, które zabierzemy z powrotem. No serio, gro! Ty chyba jesteś niepoważny, gnojku. Ile ty masz HP? Zabiję cię. Nie no. Nie wierzę w tego typa. Tobą się wyleczę. Trzeba było go zabić od razu. Staminy ci trochę dowalimy, bo ty często staminę tracisz.
Ja pierdzielę, muszę sprawdzić timing tego gościa, bo timing efektywny 100% jest nadal. Nie wiem, jakim cudem jest 100%, jak ty damage tu musieli dostać, gościu. No cieszę się, że jest, nie? Ale jak to jest? Wytłumaczcie mi dlaczego, jak? Może ktoś lepiej wie? Ale mięsiwa mam teraz, ale mam prima teraz, dzięki temu. Już jest 40%, 50%. Oswajanie jest na odpowiednim poziomie. Musimy jeszcze sobie troszkę pobawić się z tymi ustawieniami do rozmnażania, bo rozmnażanie to jest największy ból dupy tutaj w tej grze. I fajnie by było mieć to w miarę fajnie ustawione, żeby się przy tym nie męczyć. Dobra, idę sobie wyleczyć pająka. Rex już nigdzie nie ucieknie, aczkolwiek pułapkę nam zniszczyli trochę do dupy. Przyciągniemy sobie tą kulę. Patrzcie, nawet ją... Ty, to jest dobry sposób na oswajanie kuli. Jak ona się zwinie, możemy ją pająkiem chwycić i ona się wtedy rozwija. Druga osoba może wtedy ładować kulę. Nie powinna mieć zwiększonego damage'u. Nie powinna mieć obniżonego damage'u, przepraszam. O, w ten sposób. A ja stoję w gazie? Nie, to głodny po prostu jestem. Dobra, wyleczmy się jeszcze na tym pacjencie i nasz Reksio zaraz w sumie wstanie. Także nie będę już wycinał tego. Chwilkę sobie z wami po prostu pogadam tutaj. No, jeżeli chodzi o opcję single player, no to jeszcze musimy parę rzeczy tutaj pozmieniać. Ten imprinting chciałbym, żeby się robił za pierwszym strzałem od razu razy 100. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy... Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem w stanie ustawić takie ustawienia, zmiany na serwerze, że imprinting się będzie robił na 100%. Ogólnie bardzo ładny masz ryjek. Może jakąś ten miniaturkę tu szczelę? Zobaczymy, może mi się uda jakąś fajną miniatureczkę tutaj szczelić. Chyba poczekam, aż pacjent się obudzi. Chociaż... Nie byłaby zła taka. Zobaczymy, może wykorzystam. Dobra, jak to tam 73%? Odejdę od ciebie, co by jeszcze żaden magmazaur tutaj przez przypadek nie wystrzelił z kuli. Raczej w okolicy nie widzę żadnego. Ale może jeszcze jakiś bazyliszek albo coś innego w ogóle przyjdzie mnie zaatakować i to coś mnie przeze mnie uderzy Rexa. Ostatnio ogólnie też miałem jakieś bugi, nie mogłem gliczy zbierać, a bardzo wiele gliczy znalazłem, przechodziłem obok nich. Drugiego Rexa dzisiaj nie będziemy oswajać, być może zostawimy sobie go na live'ika. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, bo czasami mówię niektóre rzeczy w... I wycinam po prostu ten fragment akurat, bo za długi jest odcinek na przykład. Oj, to było szybkie. Jak no, ja sobie zerknę tutaj. O, say hello. W ustawienia. How often I talk. Mam ustawiony level pierwszy, czyli only critical alerts. A to. Disable on dialog. Tu mam wyłączone wszystkie dialogi. Ok. A to. Okej, okay, mogę wyłączyć dźwięk przy emotce, w sumie nie byłoby to złe, ale chciałbym wyłączyć dźwięk przy tych właśnie glitchach. Cholera jasna. No to nie ma. To niestety przy tych glitchach ona będzie gadać. Jest to troszkę denerwujące. Dobra, wracam do naszego Rexiora, on był w tą stronę. Jeszcze śpi, ale za chwilkę powinien wstać z tego, co
mi się wydaje. 98,2%. Zje jeszcze Prima, zje Prima bez problemu. Będzie miał jeszcze dużo zepsutego mięcha. Nie wziąłem żadnego siodła na niego. Zerknijmy jeszcze raz na statystyki, zanim zje. 100% taming effectiveness będziemy mieć, to w ogóle 69 leveli dostaniemy, spoczko. 69, 69. Zobaczmy, czy tutaj nic nie leci na nas. 6160 HP. 205 melee damage'u. W sumie te dwie statystyki nam najbardziej interesują, bo wagę to sobie tam zrobimy. A i staminka w sumie też spoko. Jakby była większa, żebym nie musiał punktów marnować na staminkę, nie? Dobra, ile ty masz fooda? Bo zaraz powinieneś zjeść. 30 ci spadło, dopiero no jeszcze chwilę to potrwa. Może weźmy na Bloodstalkera, żeby nie korcić drapieżników innych. Także trzeba pamiętać, żeby pułapeczkę najlepiej metalową przynosić. Wtedy wytrzyma więcej strzałów magmazaura, aczkolwiek też będzie potrafił zniszczyć. No i oczyście sobie teren z magmazaurów, jeżeli macie czym, bo albo je odciągnijcie gdzieś dalej, bo naprawdę z daleka potrafią wyszczelić ten pocisk swój i zniszczyć oswajanko. Na szczęście mnie nie zniszczył. Całe szczęście. Było parę przeszkód, ale wyszło jak wyszło. Będziemy mieć fajnego reksiora. Możecie podać jakieś imię dla tego reksa. Dla tego ślicznego reksa. Jest oswojony. Pięknie, ładnie. Pokaż no się. Ale fajnie wygląda, jak jest czarny od dołu. I tylko góra jest taka jaskrawa. Ale tą mordę ma świetną po prostu. Dobra, zerknijmy na twoje staty. 209 level. No. 209 level. 8323. HP 1900 prawie staminki, waga 1300, mele 1052 poszło do góry. Ej, coś z tymi ustawieniami tutaj mocno pogrzebałem. Muszę popatrzeć wszystko. Dobra, ciebie ładujemy w sumie do pokebola, gościu. Wezmę sobie to wszystko, będę miał dużo 190, wow, 190 prima. Będę miał dużo zepsutego mięska. Dobra, moi drodzy, to co? W tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w następnym, nie? Elo.